Literaturę dla dorosłych zaczniemy analizować od thrillera, czyli tych takich najcięższych książek, ale czytanych. Dziewczyna z pociągu. Młoda dziewczyna każdego ranka dojeżdża do pracy tym samym pociągiem. Wie, że pociąg zawsze zatrzymuje się przed tym samym semaforem, dokładnie naprzeciwko szeregu domów. Zaczyna jej się to nawet podobać. Uważa, że prowadzą doskonałe życie ci ludzie, gdyby tylko mogła być tak szczęśliwa jak oni, aż do dzisiaj. Nagle widzi coś wstrząsającego. Widzi tylko przez chwilę, bo pociąg rusza, ale to wystarcza. Jak w każdym thrillerze trzeba się wczytać, żeby się dowiedzieć, o co tam chodzi. Tutaj mamy bardzo dobrą książkę, uważam, Krwawy doping. I to jest książka przyprawiająca o zawrót głowy, podróż do świata dopingu i nielegalnego handlu lekami wśród elit sportowych. Przystojny agent Interpolu i lekarka sądowa próbują rozwikłać zagadek tajemniczych, podobnych, niewyjaśnionych zgonów w ośrodkach sportowych. I to nie jest książka popularno-naukowa, to jest powieść, ale daje nam bardzo dużo do myślenia, jak wygląda cały proces brania dopingu i tak dalej, i co on z ludźmi robi. Tutaj mamy Prawo krwi, to jest książka sensacyjna. Willi nigdy nie uwierzyła w śmierć ojca. Wokół katastrofy amerykańskiego samolotu podczas wojny w Wietnamie nagromadziło się zbyt wiele pytań bez odpowiedzi. Dlaczego nie odnaleziono ciała? Kim był tajemniczy pasażer, którego istnienie wszyscy zaprzeczają? I co się stało z ładunkiem? Wyrusza do Azji, aby odkryć prawdę. Szybko uświadamia sobie, że próbuje rozwikłać tajemnicę, którą nawet dziś chronią wpływowi ludzie. Też bardzo dobrze się czyta, cały czas trzyma w napięciu. Tu mamy książkę Jerzego Beniamina Zimnego, Gromnica. To jest pan, który urodził się w Kargowej, uczęszczał do szkół w Krośnie-Odrzańskim i Sulechowie. Można tutaj odnaleźć klimat powojenny, jak osadnicy się tutaj na naszych terenach osadzali, jakie życie mieli młodzi ludzie i tak dalej. Też jest bardzo ciekawa książka. Być może będziemy mieć spotkanie autorskie z tym panem. Tutaj mam dwie takie książki solidnych rozmiarów. Proszę się nie przerażać tym wielkością wyrazów, które są tutaj, ale one są obydwie świetne do czytania, bardzo dobrze się je czyta. To jest seria Szmaragdowa. To dzieje rodzin w trudnych czasach. Perypetie miłosne i dramaty historyczne splacają się, tworząc fascynujące, wielowątkowe opowieści. Sądzę, że wiele osób odnalazłoby również podobne swoje losy, dlatego że akcja zaczyna się w 1937 roku. Węgier młody wyrusza do Paryża, musi oddać tajemniczy list. Okazuje się, że dziewczyna, której oddaje ten list, bardzo mu się podoba. Zaczyna się ich związek, ale on jest pełny komplikacji. Tuż przed wybuchem wojny wracają na Węgry. Andreas trafia do obozu pracy przymusowej. Paryskie życie jawi mu się jako odległy sen. Jednak związek z Klarą daje mu siłę konieczną, by przetrwać w nieludzkich warunkach na Ukrainie. Przy życiu trzyma go nadzieja na powrót do domu. Tu wiadomo, że mamy rodziny wystawione na ciężką próbę, o żydowskich rodzinach walczących o przetrwanie i tak dalej. To, co znamy z innych lektur też dotyczących II wojny światowej. Tu z kolei mamy książkę Katarzyny Bondy, która została okrzyknięta królową polskiego kryminału, tytuł Pochłaniacz. Okazuje się, że w dzisiejszych czasach bardzo często musimy zatrudniać profilerkę. To jest osoba, która tworzy nam taki psychologiczny portret mordercy. Najgorzej jest wtedy, kiedy na miejscu zbrodni jest bardzo mało śladów. Często zostaje tylko sam zapach, ale i to może nas doprowadzić do rozwikłania zagadki. Tu mamy dwie książki z dziedziny takiej psychologicznej, które bardzo lubię. Nie pozwól mi odejść. Młody człowiek cierpi na agorafobię, zamknięty jest w swoich czterech ścianach i życie i swoich sąsiadów obserwuje tylko przez okno. Wie, że obok niego mieszka była narkomanka z małą 9-letnią dziewczynką. I wszystko na pozór dzieje się tak samo codziennie. Pewnego dnia ta mała dziewczynka zaczyna przesiadywać godzinami na schodkach pod domem. I to wiadomo, że coś jest nie tak. I wtedy, kiedy to się powtarza coraz częściej, pomimo tego, że agorafobia jest ciężką chorobą, ten mężczyzna postanawia zebrać się na odwagę, opuszcza swoje schronienie. I co się dowiaduje od tego dziecka? Jeśli będę siedzieć w środku, nikt nie zauważy, że mam kłopoty i nikt mi nie pomoże. I tak zaczyna się wzruszająca przyjaźń między potrzebującą pomocy dziewczynką i jej samotnym sąsiadem. Bardzo dobrze się to czyta. Tu mamy książkę Króla skandynawskiego kryminału.
Henninga Mankella, Włoskie buty. Co prawda to nie jest kryminał, tylko opowieść o miłości, stracie i samotności. O tym, jak trudno nam jest podjąć właściwe decyzje, jak trudno nam jest przyznać się do własnych błędów. To jest trudna książka, ale bardzo dobra i bardzo dobrze się tą książkę też czyta. Na koniec zostawiłam trzy takie książki, już takie typowo lektury letnie. Tu znanego autora Evansa, Miejsca dla dwojga. Bardzo często szukamy gdzieś daleko swojego jakiegoś celu w życiu, czegoś, co kochamy najbardziej, a okazuje się, że mamy to w zasięgu swojego wzroku. Ta książka też już jest bardzo fajną książką, Ashworth Park. To pięknie opowiedziana historia dwóch niezwykłych kobiet na tle całego XX wieku. Od wspaniałej angielskiej posiadłości z początku stulecia, przez plantację kawy w Afryce lat 20, aż po dzisiejszy Manhattan. Ale okazuje się, że bohaterkami są dwie kuzynki. Jedna z nich urodziła się w poprawnej, arystokratycznej rodzinie i ma wszystko. Drugiej ojciec popełnił mezalians i od samego urodzenia skazana już jest na margines towarzyski. Świetnie się to czyta, bardzo fajnie napisane i ciekawie się kończy. No i tutaj mamy też typową książkę letnią, Dar morza. W dniu swoich 11 urodzin Daria znajduje na plaży porzuconego noworodka. Nikt nie wie, skąd się to dziecko tam wzięło? Rodzice Darii adoptują tą dziewczynkę. Mija 20 lat i okazuje się, że nikt nic nie wie. Do tej miejscowości, takiej sennej, nadmorskiej, przyjeżdża producent telewizyjny, by zrobić program o jej niezwykłej historii. I wtedy w mieszkańcach zachodzi dziwna zmiana. Im więcej pytań zadaje Rory, tym większy niepokój ogarnia małą społeczność. Na jaw wychodzą ściśle skrywane sekrety i grzechy. A kiedy tajemnica Daru Morza sprzed lat zostaje ujawniona, okazuje się, że nikt z zainteresowanych, ani ta sama dziewczynka znaleziona jako noworodek, ani Daria, która ją znalazła, ani nawet Rory, który jest producentem filmowym, nie byli przygotowani na taką prawdę.